Trener Grbić lubi powtarzać, że potrzebuje ludzi od zadań specjalnych. No to jest agent numer dwa, Karol Butryn. Karolu, też gotowy, mam nadzieję, że przećwiczone tutaj zagrywki, bo to będzie jeden z elementów, który musi utrudnić troszkę życie Christensenowi i troszkę gdzieś tą płynną super grę Amerykanów gdzieś tam włożyć kij w szprychy. Jesteś gotowy? No pewnie, że jestem, po to tutaj przyjechałem, żeby pomóc chłopakom i też czuję się pewnie na tej zagrywce, także mam nadzieję, że pomogę w tym elemencie i wygramy to spotkanie. Trudne wejście też z Iranem, bo tam jesteś wrzucany właśnie trochę na głęboką wodę. Od razu musisz wejść, złapać koncentrację i zaserwować, ale gdzieś udało się. Udało się gdzieś złapać ten rytm i gdzieś mam wrażenie, że być może właśnie ten czwarty set, kiedy zagrali trochę właśnie zmiennicy, a potem wrócili w piątym podstawowi, być może dał nam taki oddech. Też tak to czuliście? Ciężko mi powiedzieć, co chłopaki czuli, jak byli na boisku, ale no, jak z tego, co widzimy, patrzymy z boku, to na pewno tak. Gdzieś każdy z chłopaków złapał oddech. Zmiennicy, my mogliśmy wejść i postarać się podciągnąć ten wynik. Może udałoby się następnym razem, może uda się zahaczyć i podgonimy i wygramy tego seta. Ale na pewno wspaniały, wspaniały powrót w tiebreaku i bardzo ważne zwycięstwo. Ta atmosfera wczoraj w hali była taka starcia też polsko-irańskiego. To też było czuć z boiska, z kwadratu, że jest też na trybunach gorąco, że jest też naprawdę energetycznie. No na pewno, te pierwsze parę punktów byłem zaskoczony, jak kibice z Iranu reagują na każdy zdobyty punkt ich zawodników, także na pewno było głośno, na pewno to słyszeliśmy i myślę, że tu jest także wspaniała atmosfera. Przeżywasz tego typu mecze i gdzieś później długo zasypiasz, czy jesteś w stanie szybko zresetować się po wygranej, ta radość powoduje, że odpływasz? Na pewno jest w głowie to ta adrenalina, to te emocje. Tak łatwo nie jestem w stanie zasnąć. Na pewno potrzebuję godzinki, dwie, żeby poleżeć w tym łóżku, żeby ochłonąć z tych emocji, ale trzeba się przyzwyczaić do tego, bo na kolejny dzień jest kolejny mecz, kolejny trening i kolejne wyzwania, którym trzeba podołać i wygrywać te kolejne spotkania. Agent do zadań specjalnych, Karol Butryn, gotowy do wejścia, pomocy kolegom. Mamy nadzieję, że także w szczęśliwych, dobrych humorach po starciu z Amerykanami. Do zobaczenia, dzięki wielkie. Do zobaczenia.